tamtym roku zakupiliśmy koparkę Kata 308 i zamontowaliśmy głowicę w kompanii leśnej. Głowica 425, którą pracujemy od drugiej do czwartej klasy i na cienkich zrębach. Na drzewostanach średnicy 20 do 45 cm. Na dniówkę, czyli te 8 do 10 godzin, dziennie idzie zrobić od 100 do 150 kubików. To też zależne jest od asortymentu i drzewostanu. Aktualnie pracujemy w nadleśnictwie Sieniawa, w leśnictwie Majdan Sieniawski. W tym momencie jesteśmy na pozycji 60A, gdzie tniemy kłodę 3.1 i S2A 2.5. Zasięg ramienia od koparki jest około 8 metrów. Poprosiliśmy kompanię leśną o zamontowanie głowicy na stopie, która zwiększa zasięg, plus pozwala w trudnych warunkach nawet się podeprzeć i wyjechać z błota. Tak jak na przykład u nas jest w ciężkim terenie. Na końcu stopy jest zamontowany hamulec zawiesia ze standardowym rotatorem. Głowica posiada 5 noży okrzesujących, które mają dobre trzymanie drzewa w głowicy i bardzo dobrze okrzesują materiał. Dużym plusem głowicy na koparce jest to, że koparka cały czas podąża za głowicą, czyli człowiek patrzy sobie na głowicę i nie musi się przekręcać. Na standardowych joystickach koparki są zamontowane dodatkowe przyciski sterujące głowicą. Kosztowo wychodzi no, dużo taniej. Tak jak harwestera trzebieżowego, no, to wychodzi praktycznie połowa. Naciągnik to wychodzi no, z 200-300 tysięcy taniej, jakby wziąć Valtrę. Przez dzień idzie uciąć od 100 do 150 kubików. Spalamy około 50 do 60 litrów ropy na dzień, no i plus olej, który jest do smarowania, to tam około 7-8 litrów.